name of freedom, we take the battle to them. Siema, siema, gracze Rise of Kingdom. Słuchajcie, dzisiaj będzie kolejny odcinek dotyczący Warriors Unbound, tego co się u mnie na KVK dzieje. My jesteśmy teraz w strefie już tutaj siódmej, gdzie troszeczkę tutaj walczyliśmy z wiatrem. Szczerze powiedziawszy, jak walczyliśmy na ten wiatr i na to rosyjskie KD Oro, tak? Jakoś tak, to są baci? Mogę się mylić, czy nie mogę się mylić? Zaraz zobaczymy. 2-6-3-8, tak, oni. Oto chyba to już jest inna kadek, tak, 1753. 1753 jest tam, z, jakby tak powiedzieć, z tej lewej strony, czyli raczej jest z ziemi. Ogólnie no to rosyjskie KD odczułem w pewnym momencie, kiedy byliśmy rozproszeni na dwa bale, bo my w sumie graliśmy tu i tu, jakby na tej strefie siódmej i także na tej strefie tutaj. No to byliśmy rozproszeni, bo dużo ludzi grało jeszcze w 2R6D w 2-4-2-6, więc my byliśmy troszeczkę tutaj porozdzielani, jeżeli chodzi o to. I niektóre bale wygrywaliśmy, niektóre nie. Tu nas wspierały też losty. Losty tutaj też były rozdzielone, bo też były po tej stronie i po tamtej. A cały las się głównie skupiał po stronie ognia i ziemi. Powiem szczerze, że jak tak się popatrzę na te bale, to ja jak widzieliście na streamie, to mi się daje, że ten Greenwood po prostu ich w pewnym momencie zjadał, jakby oni mieli mocniejsze konta. Wiadomo, to jest stare KD, więc na pewno muszą mieć jakieś mocniejsze konta, ale mi się dawało, że oni tam dawali sobie radę z tym ogniem naprawdę ładnie. Tutaj my z wiatrem też sobie dawaliśmy radę, potem nas troszeczkę wypchali, ale tu główną osobą, głównym kadekiem, który tutaj to trzymał, to były losty. Prawda jest taka, że losty tutaj walczyły sami na te dwa królestwa, które są w jednym sojuszu w 2-6-3-8. Więc wyglądało to nieźle. Oczywiście pomagaliśmy im tutaj w walkach. Widzieliście to zresztą na streamie. Widzieliście też ala takie bomby Rally Swarm, które wypuszczali z Mertelem i Zatylą. Niestety nie mam z tego raportu, bo losy coś tak rzadko odpisują w ogóle, nie wiem dlaczego. Albo w ogóle nie odpisują, mają, nie wiem, jakieś dziwne mają podejście do tej gry. Może głównie skupiałem się tylko na tym, żeby KVK wygrać. Tutaj sama ta strefa siódma, no wiedzieliśmy, że tak będzie, że to będzie przepychanie się między, jakby tak powiedzieć, tymi dwoma, czy między tymi kampami, które tutaj chcą walczyć. I to nie będzie nie wiadomo co. Wiadomo, wszyscy czekamy na Kingsland, wszyscy czekamy tutaj na ten środeczek, żeby to powalczyć. Ja jestem bardzo dobrze nastawiony, ponieważ wierzę w królestwa, które z nami tu są i wierzę w nas i wierzę w ogóle w to, że jesteśmy w stanie wygrać to KVK, czy z gwiazdą, czy nie, to wszystko wiecie, zadecyduje DKP. Z miłą chęcią chciałbym zdobyć gwiazdę, lecz Autarcha też będzie to fajną opcją. Wszystko zobaczymy od tego, jak wiatr jest mocny. Nie będę ukrywał, wiem, że wiatr bardzo dużo się wytracił na strefie piątej. Tak samo wiem, że ogień miał, więc tutaj te Kingslandy będą naprawdę ważne, dlatego ja w pierwszych godzinach streamu będę na też koncie, do którym pogrywam na tym KVK. To nie będzie Optimus Primal na starcie, więc będziecie mogli sobie zobaczyć też inne moje konto. Znaczy nie moje konto, no tylko takie konto, które też mam. Mam dostęp, zresztą tak jak wiecie, ja mam parę kont dostępu, bo też widzieliście moje farmy, w których nagrywałem wam filmy na temat, gdzie prowadziłem sojusze w 3090, więc mam parę kont, na których będę mógł pograć. Więc tam będziecie, w pierwszych godzinach zobaczycie po prostu inne konto, na którym sobie troszeczkę powalczę. Więc mi się zdaje, że będzie naprawdę fajna taka gratka. Potem przeodlogujemy się z powrotem na Primala. No i tam ile będę mógł walczyć na swoich speedupach, na tyle będę się starał zrobił. To mam na tą chwilę mam tylko 140 dni. Nie wiem, czy się wytracę do zera. Wszystko tam się jak nam będzie szło. Ja się nastawiam na długie walki. Nastawiam się na 2, 3, 4 oddziowe walki. Szczerze, czy będę walczył przez cały czas, nie wiem. Wszystko jest uzależnione od tego, czy będę miał na czym albo na kim i będę wtedy tutaj sobie pogrywał. Wiadomo, że farmy będę wykorzystywał do reinforcowania, bo tutaj na tym pas 7 praktycznie nic tak dużo nie reinforcowaliśmy. Były takie przebitki,
parogodzinnej i tyle, więc na pewno tak to zrobię. I kolejną opcją, co dzisiaj chciałem wam nagrać, to zdecydowałem się, że dzisiaj przekujemy broń, znaczy broń, tylko przekujemy w końcu dagera, z tego względu, że a mobilizacja sojuszu, zapisaliśmy się w bardzo słabym sojuszu, tu jest maksymalnie 10 poziom, nie będę tego puszał, zresztą nie mamy jakiegoś tutaj w ogóle ciśnienia na to, a nie będę czekał, bo przyda mi się to podczas walki, więc stwierdziłem, że zrobię tego dagera, tym bardziej dla Williama. Po malutku też już mam tam 4 części przygotowane do gearu dla łucznika. Po prostu te 4 części daję do main łucznika i trafią, a te 4 kolejne złote trafią do gearu, jakby tak powiedzieć, łuczników, czy drugiego marszu łuczników. Oczywiście potem przepalimy cały gear z tej ostatniej mojej kawalerii, która taka jest średnia. Więc czekam, z drugiej strony powiem wam troszeczkę tak z tym przepaleniem, bo czekam, czy czasem nie wypuszczą drugiej kawalerii teraz po piechocie. Jeżeli by taka kawaleria wyszła, no to będzie to mógł być koniec grudnia, początek stycznia. Chociaż ja obstawiam, że to będzie inżynieria i tam będę też się fokusował jako 6 mój marsz. To jest mój kolejny target. Wiecie, że ja zawsze tam planuję do przodu, bo chciałbym mieć ten jeden marsz inżynierii i strzelać jakby tak z daleka, bo to co tu chłopaki robią, kapeki, zresztą widziałem co losty robią kapeki na tych, to jest... Ja się zastanawiałem, skąd oni tyle kapę mają i tak mało deadów, to ja już wiem jak oni czaskają po prostu te kapeki, więc z dobrym gearem, z dobrymi marszami to naprawdę bardzo mocno bije. Tym bardziej, jeżeli masz 2 dobre bale, które się klepią i więcej wieżyczek jest po jednej stronie, które tam naprawdę klepią te plecy, to ta inżynieria naprawdę zaczyna być coraz bardziej popularna, więc no, ja też to pomału idę. No i spróbujmy sobie tutaj dagerek. Może się uda nam to elegancko zrobić. Trzymajcie kciuki. Niestety. Bez proca. Bez proca. Chciałem proca, nie mam proca. Tak to bywa. Niestety. Nie można mieć wszystkiego, prawda? No, ja też się z tym liczyłem. No ale przynajmniej ten dagger jest. Musimy go tutaj jeszcze, od razu go już kultuję. Nie będę się tutaj mierdził. Dokładnie 3%. Jest fajnie. Tutaj mamy. O, trochę mi golda zrzucił. Ale te golda zaraz podrzucę do góry. I co możemy tu dalej zrobić? Zrobiliśmy daggera. Co możemy dalej zrobić? Prawda jest taka, że nie możemy nic dalej zrobić. Bo nie będę puszował rączek znowu. Czy coś apować? Nie, bo to jest pod chło. Chyba mogę zrobić... Czekajcie, nie. Tak, tego nie będę robił. O, ręce i buty mogę zrobić. I co mogę zrobić za te normalne? To na pewno nie. W ogóle zobaczę, czy ja tam potrzebuję. A ja to robię, bo wiecie, fajnie się zbiera. Klopa treba to ma, tak? Formalnie jakbym buty wsadził. 5%. Muszę to może, bo będziemy musieli jadzić ten deok, tu ma lepiej moim zdaniem. Na tych... No. Coś speeda, tropkę, te... zrobimy buty. Buciki zrobimy, bo w sumie mamy na to, nie muszę wywalać. Aha, nie dam się na to skusić. Jedno jeszcze. Wy sobie jaja robicie jakieś. Buciki zamieniamy. Komander musimy 45. Aha. Okej. Czyli już mamy więcej przy zbieraniu. Buty nam zostały. Komuś tutaj te buty rzucimy. Matylda nie potrzebuje. Mori też nie potrzebuje. Nie, ona potrzebuje. Chyba, że Shiki, jak on miał... A, jemu dam, jego też trzeba tam, bo on też dobrze zbiera. Chociaż tam... Ta by miała chyba set bonus, nie?
Nie, bo to cztery części. No dobra, nie ma parcia. Jest spoko. Niech też sobie coś tam pozbierają, niech też mają, więc... Tyle. Tyle. Fajnie, że jesteście, fajnie, że wspieracie kanał. Fajnie, że przez cały czas go rozwijamy, pchamy do przodu. Cieszę się z tego powodu, bo naprawdę pokazujecie, że to, co robię tutaj dla was, to też jest jakoś tam doceniane. Bardzo miło z tego z powodu. Kolejnymi, co tu będziemy pchać, no to nie będę ukrywał, że tak jak mówiłem, te cztery części już jest przygotowane. Tutaj mamy właśnie broń, głowę, legi i chyba buty, tylko tam jeszcze nie odkryłem skrzynki jednej. Więc cztery części, które z mocją mi Zedelianga i Hermana, a te cztery części, które mamy na Zedeliangu, przeniesiemy po prostu sobie potem na Ashura z YSG, czy też tam Ashura z Shajarą. Zobaczymy, ogólnie mam głowy w tym momencie. Nie mam główek, bo na nie patrzyłem. Mam 630 głów, więc mogę zrobić Ashura na full. YSG przypuszczam, że to fajnie by grało, bo widziałem już raporty bardzo niezłe, bez oczywiście tam jakichś kombinacji. Chociaż Shajara też mnie bardzo kusi, żeby ją z YSG puszczać. No i zobaczymy, no. Ashur mnie najbardziej kusi z tego względu, że Ashura bardzo fajnie z artefaktem się zestawia z Nevskiego. Z Nevskim. Powiem szczerze, że to jest moim zdaniem jeden z top marszy, jeżeli chodzi o to. Więc bez dwóch zdań. A, mieliśmy sobie te zrobić. I tak ich nie potrzebuję, a i tak to nadrobię, bo na kolejne KPK będę przygotowany lepiej, jeżeli chodzi o... Te sprawy związane z RS-em. Więc się tutaj tym w ogóle nie przejmuję. Bo to musimy troszkę puszcząć, żeby ten mieć ten ponad milion. Inaczej mi się też będzie grało. Jak będę miał z tyłu głowy, że mam tego więcej niż tak przewidywałem. O nie, 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 nie. Tak nie używamy. No i patrz, nie ma. Dobra, to jeszcze wrzucimy tysiaka. I już powinno być ok. No, jest ok. Ja staram się, wiecie, trochę szanować te niektóre. Niektóre rzeczywiście wale, niektóre nie, ale z Goldem wiecie, że jest najgorzej, więc... No i tyle. Tyle to. Dzięki wielkie, że jesteście. Dzięki wielkie, że wspieracie kanał. Dzięki wielkie, że co chwilę się rozwijamy i to... Tutaj pchamy. Wiem, że to już jest moje drugie podziękowanie, ale tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.